Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 8 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed Brotherhood. Moi drodzy, dzisiaj planuję przede wszystkim pójść do kolejnego leżaru Mulusa, póki co ostatniego, jaki mamy odkryty na mapie. Ale zanim to zrobimy, to chciałbym się zająć wieżą Borciów. Pisaliście mi w komentarzach, żebym pokazywał te podbicia, nazwijmy to, tych wież, więc będę to robić. Tylko teraz tak się zastanawiam, bo tak, ten kapitan, trudność 4, zakładam, że on ucieknie, kiedy nas zobaczy, więc będzie trzeba jakoś to szybko ogarnąć. Generalnie tak, mamy tu windę, więc na pewno będzie prosić się dostać na górę. Tylko jak to teraz zrobić, żeby on właśnie... O kurczę, zobaczcie, bo on na koniu jeździ. Tu mamy problem mały. Dobra, siadło. Pięknie. Mamy to. To było dobre, to było dobre. Dobrze, pomyślałem o pistolecie, bo pomyśleć to mi się rzadko ostatnio zdarza. Dobra, to lecimy, moi drodzy, na górę teraz. Do wieży Borgiów, cyk, 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 let's go. O kurde, tu te pajace stoją. Będziecie się pruć? Oczywiście, że będziecie się pruć. No i dobra, dajcie mi tam spokój. Pospinamy się elegancko, może mnie nie zrzucą, może zrzucą, zobaczymy. Na razie idźmy przed siebie, zobaczymy, może się uda. A, już mi przestali wykrywać. Easy. Tylko tak, czy jak gdzieś tu na górę wbiegnę? A, mogę się tu spiąć, dobra, siadło. Okej, cyk, cyk, cyk. Teraz możemy w sumie tędy pójść. No, jakoś tutaj, tutaj. Nowe jezio, odskocz. Dobra, no, wiele prościej się wspiąć na tą wieżę niż na jedną z ostatnich. Dobra. Punkcik widokowy oczywiście, klasycznie, standardowo. No, o, ja już myślałem, się zesrałem w gacie, że się spadnie, ale spokojnie, na szczęście nie spadł. Dobra, synchronizujemy sobie punkcik, zaraz spalimy te wiersze w cholerę i tyle będzie. Dobra, cyk, 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 podpal, no i gitara. Tamten koleś jak skakał na dole, nie wiem, czy widzieliście. Co za chłop. No i gitara. Także wieża ogarnięta, moi drodzy, w tym momencie możemy oczywiście odnawiać sobie różne sklepy w tej okolicy i w sumie możemy sobie w kowala zainwestować, tylko czy ja mam pieniądze na to? Mam pieniądze, dobra. To ulepszamy. Najbardziej warto właśnie w banki i w kowali inwestować na początku. No i w medyków oczywiście, no bo medycy też nam dadzą lekarstwo. Znaczy dadzą, no trzeba kupić oczywiście. 5 na 17 warsztatów. Czy ja mogę coś naprawić? Mogę zbroję. No zbroję warto naprawiać, bo niestety jak nam się zbroja zepsuje, to tracimy punkty zdrowia, a tego to bym nie chciał. Miecze nie będziemy kupować. Tam ktoś mi pisał, żebym kupił miecze, ale powiem wam tak, to nie ma sensu w tej grze, moi drodzy, bo jak będziemy się bić ukrytymi ostrzami, to i tak kontry lecą dosłownie na... W sensie, jak kontrujemy gościa ukrytym ostrzem, to wszyscy lecą na strzała po prostu. Nie ma to sensu. Ja bym tylko i wyłącznie wydał zbędne pieniądze tak naprawdę na te miecze. Ewentualnie tam kiedyś, jak wiecie, będziemy mieć dużo kasy, nie będę miał co z nią robić, to... wtedy możemy sobie... O kurde, ja muszę tu zeskoczyć chyba. Let's go! O kurde, ło! Nawet nie dostałem. No, także mówię, moi drodzy, kiedyś tam sobie te miecze kupimy. Jak właśnie będę mieć dużo kasy, nie będę miał co z tym zrobić już właściwie. O, tu mamy zabytek. Jakaś piramidę kestia. Ile to kosztuje? No właśnie, 28 400. No, trochę dużo, ale spoko. Lecimy do Romulusa. Będzie to trzecie leże z 6. No i w sumie póki co żadnego innego odkrytego nie mamy. Więc jeśli się wyrobimy, to polecimy sobie jakąś fabułę, wydaje mi się. Dobra, a ten grobowiec to normalnie jak ze Skyrima wzięty. Chociaż Skyrim wyszedł rok później, pamiętajmy, niż Brotherhood. Chyba przychód dostałem. Wilki pośród zmarłych, znajdź kryjówkę wyznawców. Pełna synchronizacja, ukończ wspomnienie w 8 minut. No, spróbuję, spróbuję, ale nie gwarantuję, że to siądzie. Znaczy generalnie tak, żebyśmy ukończyli wspomnienie w 8 minut, to przede wszystkim nie mogę zbierać tu żadnych skarbów. Trochę ich tu po drodze będzie, ale żeby zrobić synchron na 100%, to trochę średnio ze zbieraniem skarbów, także biegnijmy. Aż trochę mam skojarzenia z pierwszą częścią gry, powiem wam szczerze, takie podobne te lochy, katakumby. Chyba katakumby bardziej. Lochy to tam dzik penetruje. Czy ja tu zejdę? Zejdę, dobra. Mam nadzieję, że trzeba iść tędy. Oho, jakiś cień widziałem. Wow! Coś się zacięło.
Dobra, tędy, pięknie, pięknie, Ezio, lecisz. No kurde. Ezio, jak my mamy to zrobić w 8 minut, to ty się mnie słuchaj, proszę cię, człowieczku, koleżko ty mój, a nie... Że takie głupoty robisz całe te... Ogółem. Teraz chyba tu? No, dokładnie, dobre. Oj, no i dobra, tu mamy pierwszy problem. Zgubiłem drogę. Kurde, czyli nie tędy. Tutaj? Też nie tutaj, kurde, dobra, już daj ten skarb, jak tu jestem. I tego właśnie nie lubię w tej misji, bo łatwo jest to zabłądzić. A to gdzie mam iść w takim razie? Tędy? Czy się jakby oddalam? Stąd to ja w ogóle chyba przylazłem, co? Albo nie? Nie wiem. Nie, bez kitu, ja przylazłem stąd, to może tędy? No też tu... Kurde. Nie, już 8 minut tego nie zrobimy, nie ma szans. No trudno. No czyli teraz w takim razie co? W lewo, jak rozumiem. Dobrze idę? Chyba dobrze idę teraz. Kurde, totalnie intuicyjny, bo cel jest po prawej stronie. Ja myślałem, że w prawo trzeba iść. Powiem wam, że ile razy bym nie przechodził tej gry, to za każdym razem mi się to myli. No bez kitu, trzeba było iść tutaj, no dobra, trudno. Dobra, cyk, winda. Może się jeszcze uda z tym 8 minut, no zobaczymy. Zająć kryjówkę wyznawców, dobra. Bardzo fajna wspinaczka tutaj, sympatyczna, podoba mi się. Ogólnie te lochy właśnie w Assassinie, czy to Brotherhoodzie, czy Revelations, zawsze były spoko. Dobra, ja spróbuję trochę przyspieszyć, mam nadzieję, że mi wyjdzie. Taki bardziej speedrun polecę, ale no... No nie wiem. No nie, no... Nie, nie spadł was tym skarbem. Kurde. Skarby spoko, ale nie na tą chwilę. Oho, dobra, czyli ewidentnie muszę biec tędy. Nie wiem, mam nadzieję, że idę dobrze. Mam nadzieję, że się nie wracam. Nie, dobra, na szczęście nie. Jest elegancko w miarę. Dobra, tutaj do góry chyba, tak? Dawaj, Ezio. A skakusiaj mi wyżej, no chłopie, czasu nie ma. Dawaj, Ezio, ja pierniczę, no nie mogę z tym gościem, no. No, dzięki. Dobra, w lewo zakładam teraz. Znowu tutaj? Dobra, chyba biegniemy dobrze. Mam taką nadzieję. No jesteśmy w pomieszczeniach, gdzie nas jeszcze nie było. Więc lecimy chyba w porządku. Nawet się do celu zbliżam. Dobra, jesteśmy. To mnie zawsze fascynowało, że wiecie, że pochodnie ktoś tak rzuca w dół i widać tam. Dobra, ostrożnie. Ue. Dobra. Musimy to zrobić, dobra, w miarę sprawnie. Teraz chyba do tyłu. Ezio, no proszę cię, stary. Ja cię ogólnie lubię całe te, ale czasami to mi nie ułatwia życia. Co jest, czemu ja skoczyłem? Dobra, zakładam, że prosto. Chociaż nie wiem. No, goddammit, to dlaczego? Ja pierniczę, ja powinienem jakimś Indiana Jonesem zostać, no. Ja mam taki nos do skarbów. Dobra, tędy pójdziemy. Zaś skarb, nie o to mi chodzi. Ja wiem, że tam pieniądze i w ogóle, ale to spokojnie, zarobimy jeszcze w tej grze. Nie bójcie się. Mi teraz po prostu zależy na tym, żeby przynajmniej spróbować ukończyć to wspomnienie w te 8 minut. Mówię przynajmniej spróbować, bo no nie jestem pewien, czy nam to wyjdzie. Zważając na to, że już i tak dwa skarby po drodze zebrałem, więc no nie wiem. No ale próbować zawsze można. Czemu by nie? O, to w życiu chodzi, żeby próbować, no... Ezio. Żeby próbować nowych rzeczy. Dobra. Tu, teraz tu. Chyba jesteśmy u celu. No ta, jeszcze tyle wspinaczki nam zostało. Nie, no to ja w życiu tego w 8 minut już nie zrobię, to już jest kaplica. Dosłownie. Nie ma szans, gdzie? I seek those who lead the followers of Romulus.
No co za dziad, jeszcze nam liny odciął. Bezczelny! Dobra, tędy, tędy. Nie, moi drodzy, chyba to nie siądzie, no ale dobra, no, będę oczywiście próbować, tylko teraz... O, właśnie, już sfajlowałem. Cenne sekundy zmarnowane. Tutaj, tutaj, do góry. No je, sytuacja w tak wolnym tempie się wspina, że nie wiem. To chyba nie wyjdzie. Dobra, bujanka. Zupełnie jak w Prince of Persia. Nie no, czasami widać, że właśnie Assassin powstał na basie Prince of Persia. Bo nie wiem, czy kiedyś o tym mówiłem, ale właśnie seria Assassin's Creed powstała przez pomyłkę, przypadek, można tak powiedzieć. Bo twórcy po prostu tworzyli kolejną część serii Prince of Persia, ale ona tak odstawała swoimi pewnymi mechanikami od jakby głównych założeń popa, że po prostu twórcy zdecydowali się zrobić nową serię gier. No i tak powstał Assassin's Creed. Także taka ciekawostka całe te. A teraz lećmy do góry, mam nadzieję, że to siądzie. Dobra, teraz tu w boczek. Dobra, doskocz tam, Ezio, proszę. Jest! Dobrze. No dobra, no na razie jeszcze nie słyszę tego ostatecznego odliczania. The final countdown. Także mam nadzieję, że damy radę. Epicka muza oczywiście. W sumie nie pamiętam, czy... Kurde. Czy w tej części też... Ej, co jest? Shit. Gdzie mam biec? Moment, moment, tutaj. Kurde, zajewanione te katakumby. Kalambury chciałem powiedzieć. Dobra, tutaj, tutaj. Ja chyba błądzę w kółko, co? Może jednak nie? Jednak gubię się już tutaj. Ale chyba na szczęście nie. Dobra, jest. Nie, no to... O kurde, chcę jeszcze przypomnę, co tu jest. Hear us, O Romulus! What must we do to this trespasser? You do not listen! Only the Borgia speak through him, not your god! Ale manipulacja. No dobra, to lećmy do góry. Nie, panowie, dajcie się wspiąć. O kurde. Dobra. Nie, Ezio, co ty robisz? Czekajcie, nie, musimy się ich pozbyć, bo to inaczej nie przejdzie. Dobra. I teraz tak, ja się muszę jakoś dostać do góry, tylko pytanie, jak ja mam to teraz zrobić z tej perspektywy. Moment, 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 tędy. Dobra. Tutaj, jak to się dalej robi? Au, au, au! Nie zrzucaj mnie, nawet nie próbuj, gościu. Dobra. Nie w ten sposób. Kurde, nie pamiętam, jak się do góry wspinało tutaj. Ezio! Ezio! No nie, bo czas leci! Dawaj, fast! Szybko, szybko, szybko! Go, 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 go! Jeszcze, 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 jeszcze! Aj, dupa. No i się nie udało. Kurde. No ale no małe były szanse, ze względu na to, że trochę tam po drodze się zgubiłem jednak. Szkoda, bo powiem wam, że to już był dosłownie koniec, wystarczyłoby... Zaraz zobaczycie, wystarczyłoby, żebyśmy dosłownie dobiegli teraz do tego znacznika, z tego co pamiętam. Jakby Ezio nie świrował. Co ty robisz, człowieku? Jakby Ezio nie świrował, byśmy dobiegli tutaj. O właśnie, i tutaj już by się to skończyło, bo tutaj już czas nie leci. No ja pierdzielę. Szkoda. No dobra. No niewiele zabrakło. No ale nie będziemy tego powtarzać oczywiście, jakoś tam nie spinam się wielce o to, no ale wiecie. Zawsze przy tej pierwszej próbie fajnie by było jednak, żeby siadło za pierwszym razem, no ale skoro nie, no to mówię, nie będę się jakoś wielce o to spinać. Nie siadło to nie siadło, trudno. Weźmiemy sobie ten zwój i zawiniemy stąd. Co ty, Ezio, płomień chciałeś złapać? Gościu, co ty? No i dobra, mamy drugi zwój. Znaczy, no ten zebraliśmy ten jako trzeci, ale on jest drugi w kolejności.
jakby takiej powiedzmy growej. No i dobra, zdobyto 13 słoi Romulusa. No ale na razie niestety na mapie no nie mamy nic więcej, więc no póki co tyle będziemy potrzebować. Znaczy póki co nam, no co ja chciałem powiedzieć, nie, zajewaniłem się w akcji. Co ja chciałem powiedzieć, że póki co nam tyle wystarczy, to chciałem powiedzieć. Bo mówię, no mamy połowę i więcej na mapie już nie ma. Przynajmniej na razie. Dobra, jak zwykle w jakichś ściekach wychodzimy. Czy ty nie śmierdzisz? Ja się tak czasami zastanawiam. No ale jak mu to nie przeszkadza. Podobno po jakimś czasie nie czuje się swojego smrodu, ale to tam... Ja się nie znam. No dobra, a przychód z Rzymu się zwiększył, no to super. Teraz pytanie, co my możemy w tym momencie właśnie zrobić? Bo z tego co widzę, tu mamy jedną misję w miarę blisko. Więc myślę, że będzie można się nią zająć. Tamtą sobie na razie może zostawimy. No, ta jest chyba bliżej, wydaje mi się, więc polecimy sobie tutaj, tylko tak się zastanawiam. Jaki ja niby obszar powinienem odkryć, żeby tą misję... Chyba tej wieży Borgiów musimy się pozbyć, wydaje mi się. Żeby ogarnąć sobie tą misję tam. Chociaż nie... Zaraz zobaczymy, bo wydaje mi się, że... Dobra, moment, zaraz zerkniemy. Czy może to nie jest to? O, pieniądze. Nice. Nie, to chyba nie jest jednak to. Dobra, okej. No, możemy ogarnąć tą wieżę, dobra, bo myślałem, że tutaj mamy zablokowany obszar. Ale z tego co widzę, to nie. No dobra, tylko teraz tak. Gdzie jest pan kapitan? Kapitan jest tam. Jaka to jest trudność? 4. To możliwe, że on ucieknie. No i gościu, no... Odwal się. A gdzie on w ogóle jest, ten kapitan? On tam sobie siedzi. Ja bym, wiecie co, przygotował pistolet. Nie wiem, czy ja go stąd sięgnę. Sięgnę. Jest! Ale teraz siadło. Nice, to było dowalone. To było takie posunięcie z mojej strony. A ty co, gościu? No, dawaj, chodź. Halo, skoczysz tu? Dobra, bo widzę, że kolega jakiś odklejony trochę. Dobra, chyba jeszcze jeden nam został. Nie, tylko nie kusznik. Spadaj do wody. O kurde. Dobra, no ale się udało, spoko. Także możemy teraz sobie ogarnąć tą wieżę. Tylko teraz gdzie tu się wspiąć? Tu mamy drabinkę, dobra. Także easy peasy, tędy polecimy. O kurde. To żeś mnie, gościu, zaskoczył. Order uśmiechu ci przyznaję za to. Dobra, cyk, do góry, cyk. No, Ezio, dawaj. Tu chyba się nie wespniemy, co? Chociaż wydaje mi się, że powinniśmy dać radę, no ale nie. No dobra. Nie, nie zrzucaj mnie nawet stąd, gościu, bo cię zastrzelę jak psa. Odejdź mi stąd. Dobra. Zdenerwowałbym, jakby mnie zestrzelił. Gdzie mamy do synchronizacji? Tutaj. Kurde, Ezio, jak ty się... Ale co on robi? No czasami to po prostu ja się boję, że on spadnie, się zabije i tyle będzie. A jeszcze w tej serii ani razu nie zginęliśmy. Chciałbym ten bilans zachować. W dwójce chyba tylko raz zginąłem. Na nagraniu, z tego co pamiętam. Nie licząc oczywiście durnej tej machiny latającej Leonardo. To była lipa. No dobra, kolejna wieża Borgiów przejęta elegancko. Kolejną dzielnicę mamy dla siebie. No, no i super. Także oczywiście kolejne sklepy dla nas stoją łotworem. I teraz tak, czy my mamy tam jakieś punkty widokowe do ogarnięcia? I nie ma? Jak to? O kurde, no to mnie sprankowali trochę, przyznaję. To chyba bym musiał... Chociaż nie, no czekajcie. A, ja wiem, dobra. Never mind, okej, okay, trochę źle zrobiłem. Ta misja chyba nie jest w tym momencie dostępna na mapie. Znaczy, na mapie jakby jest, ale... Z tego co pamiętam, tam jest chyba obszar zablokowany w tym momencie. Musimy polecieć tam do tamtej misji, gdzie nie chciałem iść. No dobra. To w takim razie się wracamy. Tylko teraz tak. Tu jest jakiś może tunel do odnowienia? Jest. Przeniesiemy się może tam kawałek dalej. Żeby nie zajewaniać tyle. Sobie odnowimy ten tunel. Właśnie tego kowala i tak dalej zostawię, bo nie wiem ile ten tunel będzie kosztować. Gdzie ten tunel jest? Tutaj, dobra. Tak, tą dzielnicą później się zajmiemy. Dobra. Na razie przeniesiemy się tunelem tam... do tamtego drugiego wykrzyknika.
Dobra, tylko teraz też trzeba zerknąć, gdzie my się właściwie musimy przenieść. Moment. Bo co jest najbliżej tego... A, patrzcie! Kurde, tam jest tunel nieodblokowany. Gdzie my się możemy przenieść bliżej? Tutaj chyba. Nie, nie tutaj. Stąd jakby będzie bliżej? Tak mi się wydaje. Ale co to jest za wejście do tunelu? No to ciul wie tak naprawdę. Dobra, użyjmy tego. Generalnie tak. Gdzie ja mogę? Tego nie użyję. A to na przykład? Nie, stąd będzie chyba dalej jeszcze. Czyli ewidentnie do północnej kampanii musimy się przenieść, tam będzie chyba najbliżej stamtąd, dobra. Okej, przy okazji wam pokazałem, jak te tunele działają, bo w sumie chyba tego nie robiliśmy jeszcze ani razu w tej serii. Polecimy sobie... na misję. Nie, no nie zaśnął, co... Nie, widzę, że to jest identyczny dystans, no dobra. To szkoda. Konik, chodź tu, gdzie ty tam biegniesz? A nie, to nie jest identyczny dystans, ja po prostu mam oznaczone tamto, dobra, dobra, dobra. Tylko tak, bo tu jeszcze wieżę Borgiev mamy do ogarnięcia w sumie. To ja bym chciał się tą wieżą najpierw zająć. Czy my damy radę stąd jakoś zejść tak logicznie, sensownie? Gdzie my w ogóle jesteśmy, na jakimś wzniesieniu, kurde? Jakaś droga w dół, jeny, pogubiłem się normalnie. Tędy teraz? Tutaj, tutaj? Nie wiem nawet gdzie my jesteśmy, wam powiem. Ale generalnie musimy chyba zjechać w dół. Żeby na jakąś taką sensowną drogę trafić i teraz dopiero jedziemy do wieży Borgiev. Hej! Jakoś... Tędy chyba? Nie, ja pierdzielę, zajewanione te drogi. I dlatego właśnie mi zależy na tym, żeby jak najszybciej te tunele odblokować, no. To naprawdę się mega przydaje. Hej! Kurde, się wydarł jak w tej reklamie Lego. Hej! Albo jak Diego w Gotiku. Czekajcie, jak to było? Hej! Myślałem, że nie żyjesz. To też mi się tak wydawało. Ej, Gothic piękne dialogi miał naprawdę. No ma dalej. Zresztą. No dobra, czyli my tu musimy wjechać na górę. Konik, przeskoczysz. Dobra, nie, nie o to mi do końca chodziło, ale okej. Oho. Dobra, i tej wieży ewidentnie będziemy musieli się pozbyć. Zanim zaczniemy coś tu robić. Gdzie jest kapitan? Czy to kapitana nie ma? Coś jest nie tak. A gdzie jest kapitan? A ja to jest dziwne, bez kitu, nie widzę kapitana. Jest, widzę go, dobra. Tylko teraz... Oj, 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 oj! Niedobrze. On tam stoi. No, shit. Ale dobra, kapitan mnie nie widzi. Poczekajcie, pistolet. No Ezio! Dobra, widzę, że on chce się bić, także dobrze. Zaatakuje mnie ktoś? Dobra. I lecimy serię. Elegancko. Okej, kapitan niestety naraz nie zginie. No właśnie. No patrz, ci kusznicy, jacy chamscy są. Czekajcie. Ezio. Moment. Tego chciałem kopnąć, dobra. Ja pierdzielę. Co tu się odwala? Dobra, chodźcie panowie na dół. Dobra, może nam się w końcu uda? No Ezio, gdzie ty uderzasz? Kogo on mi namierza? Totalnie nie tych, co ja chcę. Czemu on mi nie namierza w ogóle tego kapitana? No nie mogę, czemu te kontry tak nie wchodzą? Co jest? Dawaj gruby, atakuj. Noż, co za skubaniec. Dobra, lecimy go mieczem. No gościu, padnij już. Ja pierdzielę, nie mogę z tobą, no. No kiedy on padnie? Ja pierdzielki wytrzymały, chłop. Dobra, co zrobimy to inaczej? Może, nie, moment, tak to nie, tak to nie. Ezio, no... Czemu on idzie? No czemu nie mogę namierzyć? Kurczę, jego mać.
No nareszcie, ja pierdzielę. Trochę problemów, ale się udało. Ostatecznie. A to jest w ogóle ta wieża, o którą mi chodziło? To nie jest ta wieża, no wy sobie robicie jaja chyba ze mnie w tym momencie. Poszedłem do złej wieży, no serio? Ja pierdzielę, jaki fail. Chciałem iść do tej drugiej, ta co była przy misji. Ale odwaliłem teraz. Nie zauważyłem w ogóle na mapie, że to nie jest to. Ajajaj. No ale dobra, okej. Tą sobie też przejmiemy przy okazji. Ja pierdzielę. Odklejony Kamala nie wie co robi na nagraniu, szok, zobacz wideo. Dobra, odkryjmy sobie ten punkcik. Ja pierdzielę, kurde, domyślałem, że to jest ten punkt. Jezu, ale dowaliłem teraz, no dobra, trudno. Dzisiaj dużo aktywności pobocznych. Zero fabuły, no ale to cóż, no, znacie mnie. Dobra, podpalmy sobie wieżyczkę. No i dobra. I tyle w temacie. Proszę, wiadomo, im szybciej te wieże przejmiemy, tym lepiej, no bo będziemy mieć większą jakby swobodę w Rzymie, no ale mimo wszystko no, nie chciałem wam dosłownie każdej wieży na nagraniu pokazywać, a chyba tak to się skończy ostatecznie. Dobra, idziemy do banku. Idziemy do banku, odnowimy sobie... Znaczy nie odnowimy, tylko wpłacimy kasę. Jeszcze na koniec i może sobie tutaj sklepy poodnawiamy. Dobra. Dawaj, mam mamonę, człowieczku. Jak już się zrespawnujesz. Dobra, przychód się zwiększa cały czas. Już mamy 5 banków odnowionych, to mi się podoba. Okej, pobierzmy sobie kasiurę. No i proszę bardzo, mamy już tu dużo naprawdę pieniędzy. A będziemy mieć jeszcze więcej. Dobra, w ogóle to jest śmieszne, że oni tu stoją, nie mają mi absolutnie za złe tego, że zabiję mi kapitana przed chwilą. No, ale to mniejsza o to. Oni sobie stoją, gadają, jakby nic się nie stało. Dobra, to zrobione. To jeszcze nam został chyba kowal tutaj, z tego co widzę. Ecja, sprintuj jak cię proszę. Dzięki. Gdzie ten kowal jest? No jakoś chyba z tej strony bardziej. Koło medyka. Dobra. No i gitara, moi drodzy. Trochę się w tym Rzymie pobawiliśmy. Widzę, że jeszcze chyba krawiec jest obok, niedaleko. Dobra, to do krawca też pójdziemy w takim razie. Dobra. Nowe medykamenty. Nie chciałem... Te lekarstwa, halo. Czemu nie mogę pogadać z tym medykiem? Co jest? Ej, gościu. No nie mogę z nim pogadać. No co za patałach. Dobra, nie to nie. Kupił konkurencji lekarstwa, cieciu. Nie chcesz zarobić, to nie. Dobra, chodźmy do krawca. On powinien mieć jakieś sakiewki dla nas, tylko nie wiem, czy mnie stać na to. Zobaczymy zaraz, bo z tego co pamiętam, to sakiewki dosyć drogie są. No eo, krawiec, eo. Dobra, pogadajmy. Sakiewki, oj, no to, ale to na petardy tylko, farbowanie... A właśnie, możemy sprzedać te przedmioty. Zapomniałem o tym. A właśnie, bo to jest chyba skrócik sprzedaj wszystko, tylko on chyba... Aha, bo on jest jakby... Dobra, rozumiem. Nie da się sprzedać każdego przedmiotu naraz, tylko sprzedaj wszystko jakby w jednym tym... W jednym sorcie tego przedmiotu, powiedzmy. No jak mamy ten garnek z terakoty, to... Mogę sprzedać tam ileś garków z terakoty, a nie wszystkie przedmioty, jakie posiadam. No dobra. Okej, moi drodzy, no plany moje były trochę inne, bo chciałem przejąć szybko wieżę i polecić jeszcze na misję fabularną, no ale wyszło jak wyszło. Możemy sobie jeszcze zobaczyć wpływ bordziów, proszę bardzo. O. Przy okazji pooglądamy sobie, ile stref już żeśmy wyzwolili. Ale chyba niedużo już do przejęcia zostało, znaczy do wyzwolenia. Połowa chyba. Albo i nie, nawet mniej może. O panie, ile my żeśmy już zrobili? Dużo. Zostało nam ile? 6 zaledwie. To większość już mamy tak naprawdę Rzymu przejęte, no i super. No dobra, moi drodzy. No to tak, w następnej kolejności polecimy na tą wieżę na pewno, no i zajmiemy się kolejną misją fabularną, mam nadzieję. Tak czy siak, mam nadzieję, moi drodzy, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz i zobaczymy się pewnie jutro w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Brotherhood. Na razie!